Cześć Piotr. Buongiorno, signore. Dzień dobry, Jacku. Piotrze, jak do ciebie zagadać? Parlare italiano? Si, parlare. Do you speak English? Litabi. Parlez-vous français? Un peu. Говорите по-русски? Почему нет? Сто на сто, как правильно польска. Sprechen Sie Deutsch? Ich nicht gut sprechen Sie Deutsch. Du musst helfen und gewinnen oder leinen und verleinen. Leider oder triumphieren, amos oder hammer sein. Musisz wygrać i panować, albo przegrać, w nędzy żyć. Wygrać albo triumfować, młotem lub kowadłem być. Czy to nie Goethe przypadkiem? A bardzo dobrze. Piotrze, jak to jest, że osoba bezdomna mówi aż w 6 językach? No nie do końca w 6, bo w 6, ale komunikatywnie, na 50-60%. Nie będę sobie śmieć mi głowy zabijał. To, co praktyczne mi w danym kraju potrzebne. Żyję we Francji, muszę rozmawiać po francusku. Żyję w Italii, muszę rozmawiać po italiańsku. Bo jak powiem, że chcę trafić na stację, powiem, dzień dobry panu, gdzie tu jest stacja, a Włoch popatrzy na mnie, puknie się w głowie i powie głupek. A jak mu powiem, scusa signore, dove questa stazione? Lui parlare per me direzione. On mi powie, jaka dyrekcja, w którą stronę mam iść, prawda? Czy jeżeli mówisz w tylu językach, to czy to znaczy, że we wszystkich tych miejscach byłeś? Tak, tylko w Anglii nie byłem. W Anglii nie byłem, ale miałem przyjaciela we Francji, to był Szkot, pochodził z Aberdeen, no i on mnie uczy podstaw angielskiego. No, mówię z akcentem szkockim, ale też angielski przecież, prawda? W końcu Anglia należy do Commonwealthu. Powiesz w takim razie, w ilu tych krajach byłeś i jak długo tam byłeś? W Europie nie byłem, tylko właśnie, no w sumie Anglia do Europy się zalicza, bo jeszcze w Unii na razie jest. W sumie tak. To nie byłem w Anglii, w Hiszpanii, w Portugalii, a generalnie w centrum Europy bywałem. Byłem w Grecji, w Atenach na Akropolu, byłem w Paryżu, we Francji. Francję praktycznie zjeździłem prawie całą, bo 8 lat tam spędziłem. No w Italii 3,5 roku wszystkiego w totalu, bo 3 razy byłem. Najdłużej właśnie teraz ostatnio w Rzymie, 2 lata. Oprócz tego byłem w Szwajcarii, byłem w Austrii, byłem w Danii, w Kopenhadze. Byłem w Belgii, w Holandii, w Belgii 2 lata w Antwerpii, bo tam pracowałem. Oczywiście nie na legalu, ale... Piotr, patrzcie, mówię gawaritie po ruski. Bo ruska u nas mnoga. Czy... Rozumiesz, jak za komuny, to były dwa języki tylko w Polsce. Język polski obowiązkowy i jeden zagraniczny, czyli rosyjski. A jednostki wojskowe stały w garnizonach u nas. Z chłopakami ruskimi chodziło się przecież na szaber, czyli kraść, warować. A ty pamiętasz w ogóle tamte czasy? Ile ty masz lat? Ja 43 teraz, 76 rocznik. No to dzieckiem byłeś wtedy. No oczywiście, że tak. Jak sam wojenny wybuch, ja miałem 5 lat. Czy ciebie można nazwać obieży światem? Nie. Raczej globlotem. Ładnie to brzmi. Chociaż to na to samo wychodzi. Co w tych krajach robiłeś? No co, to samo co i tu. Mama nie żyje, mama zmarła. Tak ja jeszcze byłem w Belgii. Oczywiście dowiedziałem się za późno, bo gdybym wiedział wcześniej, to bym wrócił chociaż na pogrzeb. No niestety nie miałem takiej okazji. Dopiero ojciec mi powiedział, jak zadzwoniłem za drugim razem. Za pierwszym powiedział, że wszystko w porządku. Za drugim powiedział, że już nie, że mama nie żyje. Nie wiem, czemu nie powiedziałeś wcześniej. A, bo tamto, siamto. Oczywiście ściema, bo miałem wieczną wojnę z ojcem w domu od małego. Także widocznie nie chciał, żebym był na pogrzebie. No, wybaczyłem mu, trudno. No i później szlajałem się po Europie. 5 miesięcy tu, 6 miesięcy tam. Jak mi strzeliło do głowy, no po prostu. Czy wszędzie tam byłeś bezdomnym? Wszędzie. Ale ani razu nie korzystałem ze schroniska. Wiecznie spałem na ulicy. Trochę dachu nad głową, żeby nie napadało. Karton pod tyłek, śpiwór, ewentualnie koc. Tylko, że tam jest ciepły klimat, na przykład Włochy czy Francja, no to tam ciepło jest, przynajmniej na południu. Ale wydaje się, że utrzymanie w tych krajach jest dosyć drogie, więc skąd brałeś kasę? Nie, nie, nie. No, mylne twierdzenie. U nas się dużo wydaje pieniędzy na zakupy i tak dalej, a mało zarabia. A tam więcej zarabiasz i więcej wydajesz, czyli w zasadzie na to samo wychodzi. Bo
jak tam zarobisz pan 1800 euro, to znaczy ty Jacku, zarobisz 1800 euro, no to z tego po odliczeniu mieszkania, wszystkiego, wody, prądu, ciuchy, tam jedzenie, to jeszcze jakieś 200-300 powinno ci zostać. Czyli niewiele. No, ale zostać na następny miesiąc. A tu zostanie ci coś, jak zarobisz, wydasz wszystko, jeszcze się zadłużasz. Po sąsiadach od miesiąca do miesiąca, żeby przetrwać. To jest chyba różnica, prawda? Jak ja, wiesz co, Jacku, szedłem ulicą i to w Rzymie było, idzie grupa Polaków, aż trochę głupio się poczułem. Bo ja zebrałem na łapę, na rękę, o parę groszy, s'il vous plaît, quelque chose, proszę o cokolwiek, czy prego qualcosa spici po włosku, bo wcześniej po francusku powiedziałem. I ludzie dawali ten piątkę, ten dwójkę, ten jedno euro, ten 50 centów, kto ile miał. Nie zawsze dawali, czasami jeszcze cię ofuknęli, wyzwali, albo powiedzieli, weź się do roboty. Jakbym miał, to bym robił. A skąd mam wziąć? On mi da? Nie da, to po co komentuję, no nie? Ale nieważne. Suma summarum. Idzie ta grupa Polaków i patrzą. O Jezu, jakie te jabłka drogie. 1,5 euro. No ja się tak patrzę, mówię, ty jesteś turystka. Po co ty tu przyjechałeś za granicę zwiedzać, tak? A jak przyjechałeś zwiedzać, to przyjechałeś wydawać pieniądze. Jak nie masz pieniędzy, nie wyjeżdżaj, zostań w domu, na dupie. No taka jest prawda. To ja, powiedzmy, te 20 euro dziennie potrafiłem wyciągnąć na łapę. Ja z tego połowę, powiedzmy, na piwo wydałem. 10 euro. 5 euro na tabak, 5 euro mi zostało na jakąś kawę na rano, na jakiś kawałek bułki. I nie płakałem, że drogo. Czyli właściwie miałeś niewielkie... na miejscu. Miałeś niewielkie potrzeby, ale te potrzeby zaspokajała ci oczywiście, ulica. Tak. I od ilu lat tak żyjesz? W jakim wieku od zacząłeś? 12 lat już w sumie w totalu wszystkiego. No w zasadzie powiedzmy 10, bo te dwa lata w Belgii to nie liczę, bo wtedy nie byłem na ulicy, wtedy pracowałem, to nie? Właśnie nie rozumiem, co cię pchnęło do takiego życia? Co się stało w twoim życiu, że wybrałeś ulicę? Co mnie pchnęło? Wypadki losowe. Byłem na 98, ożeniłem się. W 2000 roku pojechałem na poligon. No to zaraz po wojsku się ożeniłem. Jak wyszedłem 98, to wyszedłem w maju, a ożeniłem się 10 października. 98. Potem 2000 rok, wezwali mnie na poligon zimowy do wojska, do rezerwy. No i tam wykręcaliśmy zapłonniki z pocisków kaliber 8,5 mm armata. To są takie duże pociski. Co ja z artylerii rakietowej mogę się znać na pocisku od armaty 8,5? To są całkiem inne pociski, inny system działania. Oczywiście, dobra, to czy spłonka jest przebita, czy nie, to każdy artylerzysta powinien wiedzieć, bo spłonka wygląda w każdym pocisku tak samo. Nie jest przekłute, to znaczy, że jest ładunek prochowy w środku pocisku. No i widzieliśmy, że nie jest przekłute. Całe szczęście były to pociski ślepe. Bo żeby to były pociski ostre, to by nas na tym magazynie na wolnym powietrzu rozerwało na szczępy. Bośmy wykręcali, mieli specjalny klucz trzyzębowy, zakładało się na spłonkę i się przekręcało, żeby zapłonnik wykręcić. Powinno się to robić od razu po strzelaniu. Po kilku godzinach to tak jakbyś zaspawał, zapiecze się i nie idzie odkręcić. A że zima, śnieg, to jest metal, to się ślizga w rękach, to myśmy z kolegą we dwóch chwycili tą łuskę na szkoc postawili, chwycili, żeby się nie obkręcała w rękach, a chorąże miał dwoma rękoma, siłą dwóch rąk, zerwać ten gwint. No zerwał. Zza pleców łupnął młotkiem w ten klucz, jak to hukło, błysło, to mi pół twarzy poparzyło. Jakbym się ogolił, to tu mam taką bliznę, jeszcze po tym. Wargi spuchnięte, ogłuszony byłem. Miałem wtedy egzaminy semestralne, bo się uczyłem do matury. Już nie byłem w stanie skończyć tych egzaminów zdać. W tym samym czasie jeszcze żona powiedziała, że odchodzi. No bo ona chyba się obawiała, że będę już taki poparzony, tak szkaranie wyglądał czy co, nie wiem, co ona sobie myślała. Wszystko mi się na łeb zawaliło jednym sztychem, tak o. W końcu zacząłem pić. Całe szczęście miałem przyjaciół, którzy przychodzili do mnie do domu. Moja mama ich za to ich wpuszczała, wchodzili, penetrowali wszystkie szafki, wyciągali alkohol, wylewali do zlewu albo do muszli, żebym nie pił.
przetrzymałem ten okres. Później mama trochę zaczęła chorować, ja dalej wojna z ojcem, nie wytrzymałem, bo poszło mamę właśnie. Cały czas mu tłumaczyłem, przecież są, jest opieka społeczna, daj mamę do DPS-u, do Domu Pomocy Społecznej, zapłacisz połowę jej emerytury, ale będzie miała tam opiekę lekarską, wszystko. Ty masz już chłopie 80 lat, mama 70 kilka, ty nie jesteś w stanie jej już na rękach do wanny wsadzić, wyciągnąć ją, obrobić wszystko przy niej, a ja jak pracuję, to mnie w domu nie ma przecież, bo wtedy miałem pracę interwencyjną z urzędu pracy, łapałem jedną po drugiej. I kłótnia, a co ty gówniarzu, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, w takim razie rzuciłem mu te klucze pod nogi, powiedziałem, daj mi godziny, spakowałem swoje manatki, wyprowadziłem się do kolegi na stacji. No mamy, przychodziłem dwa razy w tygodniu tylko odwiedzić, skontrolować, czy wszystko w porządku, co i jak, no nie? No i w końcu zebrałem się, wyjechałem do Belgii, dwa lata tam byłem, robiąc. Później z szefem też nie do końca wyszło tak, bo wyrolował w końcu na koniec z pieniędzmi. No i w efekcie końcowym wylądowałem we Francji, a potem już się zaczęła ulica. Piotrze, czy gdyby nie wybuchła ta spłonka wtedy, to twoje życie wyglądałoby zupełnie inaczej? Niekoniecznie, ale prawdopodobnie. Jest takie duże prawdopodobieństwo. Ojciec jak mnie zobaczył, to krzyknął, syna by mi zabili. Chciał dzwonić, wtedy akurat poszedł po mnie, wyjątkowo stanął po mojej stronie, co rzadko u niego się zdarzało. I dzwoniliśmy najpierw do Szczecina, do dywizji ze skargą. Miałem papiery wystawione, 40 decybeli ubytku na lewe ucho, w słuchu, a uszczerbku na zdrowiu 0%. Jak jest 40 decybeli ubytku na słuchu, to jest i ubytek w zdrowiu. Oni są oszczędzić, gdzie tylko można. Czyli tak. Nie dostałeś nawet żadnego szkodowania? Nie. Potem do Pomorskiego Okręgu Wojskowego pisaliśmy też. Koło myja, kręcenie kota ogonem. No i w końcu się zdenerwowałem, już nie wytrzymałem. Powiedziałem to ja w zasadniczej służbie wojskowej, nic mi się nigdy nie stało. A tu przez chorożego, głupiego, mało mi łba nie urwało na tym poligonie. No nie. Porwałem książeczkę wojskową, napisałem epistołę. Powiedziałem, możecie z żandarmerią przyjeżdżać do mnie do domu. Ja do wojska na rezerwę nie pójdę, bo jesteście nieobliczalni, a ja chcę jeszcze żyć. Piotrze, i tak czyli się zakończyła moja historia. Konsekwencją wypadku było to, że odeszła od ciebie żona, jak również to, niekoniecznie, że zacząłeś pić. Konsekwencją na pewno było to, że nie skończyłem szkoły średniej. Bo przez to nie byłem w stanie, byłem ogłuszony, poparzony, nie jadłem nic. Jak pojechałem na egzamin, jak mnie nauczycielka, pani Anna Dutek od historii, zobaczyła moją twarz, to się przeżegnała. Ja mówię, jakby pani pociec kartyliński wypalił prosto w ryj, też by pani nie myślała racjonalnie, prawda? I do tej pory nie masz matury? Nie. A mimo to mówisz w 6 językach? Mam te zdolności lingwistyczne więc jeszcze. Czy to nie jest troszeczkę tak, że ty jak gdyby świadomie wybrałeś ulicę? Myślę, że tak, bo powiedziałem, skoro po tym wypadku, nawet nie mówię dużo pieniędzy czy mało, nie chodzi. Chodzi o zadośćuczynienie, jak to się mówi, moralne. Bo mi życie przez to się powaliło, no nie? Nikt z armii o tym nie pomyślał. No to jak, skoro państwo, za przeproszenie, bo to armia to jak państwo, państwo ma mnie w dupie, to ja też mam cały ten system, za przeproszenie, w dupie i będę szedł poza systemem. Pieprzę mieszkanie, pieprzę płacić, przepraszam, że tak wulgarnie, za prąd, wodę i tak dalej, podatki odprowadzać. Na co? Bo potem jak będę miał jakiś wypadek, znowu odszkodowania nie dostanę. Albo jeszcze będę miał płacić za leczenie, za wszystko, jak za Żyda, za okupację, to ja podziękował. Wiesz co, ulica rzeczywiście daje te korzyści, o których ty mówisz, może mniej kłopotów. Jacku, znaczy, z jednej strony to jest kłopotliwe, bo wszystko jest na biednej twojej głowie, tym bardziej jak jesteś sam. Bo jak w towarzystwie, to zawsze jak o czym zapomnisz, kolega może być pamiętał. Ale znowu w grupie, jak jest więcej ludzi, to są minusy, bo ten chce to, ten chce tamto, ten jeszcze co innego i zaczynają się zgrzyty, prawda? A no, jak ale jestem sam, to mam święty spokój, sam se kontroluję wszystko wokół siebie. Tylko, że nie o wszystkim jest człowiek w stanie zapamiętać. Teraz myśl, gdzie się wykąpać, gdzie ogolić przykładowo. O. Na przykład ciuchy, jedzenie, spanie, wiele innych jeszcze rzeczy.
ale z drugiej strony daje ci wolność. Ale Piotrze, są też ewidentne wady, no na przykład to, że jesteś sam, no to nie, jest zaleta. Właśnie. Zakosztowałeś życia rodzinnego, miałeś żonę, nie tęskno ci za kobietą? Nie, teraz już nie. Kiedyś, na początku, pierwsze 2-3 lata tak. Później sobie pomyślałem, bo ktoś kiedyś powiedział, że kobieta to stworzenie Boże. A ja tak po wszystkim, z biegiem czasu, z biegiem lat, także przespelowałem sobie w swojej łepetynie. Mój Boże, Bóg się nie mógł tak pomylić. Kobieta nie jest stworzeniem boskim, to diabeł stworzył. Gdzie diabeł nie może, tam babę poszle. A ja po rozwodzie powiedziałem tak, baba z wozu, konią żej. No dobrze, a zdrowie? Jak ulica wpływa na zdrowie? No, to niszczy, fakt. Bo na ulicy życie jest 2 razy krótsze. Nie dojesz, nie dośpisz, betony, czyli na nerki działa, na powiedzmy korzonki i inne te sprawy, bo to wszystko teraz jeszcze się nie odczuwa, ale tak za, powiedzmy za 10 lat wszystko do kupy się złoży i zwali się nagle, no nie? To po pierwsze. Po drugie, no co jeszcze? Pije się przecież na ulicy, bo życie na trzeźwo jest nie do przyjęcia, jak się patrzy na ten cały syf, co tu się dzieje dookoła. Ja nie mówię o Polsce, mówię w ogóle ogólnie na świecie. To szlak trafia człowiek. Czy planujesz zmienić swój los? W zasadzie mi już nie potrzeba zmieniać nic, bo ja jeszcze zdychę i tak do jamy, także ja już po prostu sobie, prawdę mówiąc, szczerze olałem. Piotrze, byłeś bezdomnym w bardzo wielu... Mają mnie za najgorszego i tak dalej, niech se mają. Piotrze, byłeś bezdomnym w bardzo wielu miejscach, bardzo wielu krajach i jak możesz to porównać? Jak to jest być bezdomnym we Włoszech, być bezdomnym we Francji, to nie ma znaczenia, kraj. Znaczenie mają ludzie. A klimat? Klimat to do każdego się idzie przyzwyczaić. We Francji, czy w Italii, jest inny klimat. Tutaj jest zimno, tam jest ciepło. Tu śniegi spadają, tam nie ma tak śniegu, przynajmniej na południu Francji, bo na północy, tam gdzie region Calais, czy powiedzmy Bretonia, to śniegi padają, tak jak u nas nad Bałtykiem, no nie? Przykładowo na Pomorzu. Ale na południu Francji to jest tak jak w całej Italii praktycznie. W Italii tylko w Piemoncie, tam gdzie Alpy są, to śnieg pada. Czyli... A tak to deszcze, pora deszczowa. Ja rozumiem, że ty też w ten sposób zwiedziłeś te kraje jako bezdomny. Oczywiście, mam w telefonie i zdjęcia przecież z Italii. Bardzo piękne zdjęcia. A co ciebie przywiało do Polski? No, po 12 latach niebytu w Polsce chyba się zatęskniłem, nie? Miałem już dosyć po prostu zachodu. Bo znajomość języków jest przydatna, ale czasami szkodliwa. Bo za dużo słyszysz, za dużo rozumiesz, chociaż wolałbyś nie rozumieć i nie słyszeć. Uciekasz przed czymś? Nie. Tylko po prostu chodzi o to, jak ktoś mówi, o, to jest kloch. Powiedz SDF. SDF po francusku znaczy sans domicile fixe, człowiek bez adresu. Czyli, że nie ma domu, że jest bezdomny. Bez adresu. Tak. A kloszar to jest obraźliwe. Czyli jesteś żulem, menelem, tym, co szcza po murach, chleje wińsko i zatacza się pijany ze wszami na głowie, co koziołki fikają. To jest kloszar. Czy ja tak wyglądam? Nie, absolutnie nie. A no właśnie. I to czasami człowieka aż się ciśnie, żeby podejść w łeb strzelić, albo zbluzgać, albo nie wiem, co zrobić. Ale już człowiek zaciskał zęby, mówię, dobra, olać to, niech sobie myśli. Jemu i tak myślenia nie poprawię, nie zmienię, bo to nie ma sensu. A poza tym tam tyle języków. Z każdej strony słyszę, albo po amerykańsku, albo po włosku, po francusku, po bangladesku, po arabsku, po murzyńsku. Jezu, to koło myja to jest dosłownie, na przykład w Romie, to tak jak w Marsylii, bo w Marsylii też byłem. Istna wieża Babel. Nowa wieża Babel. To piękne określenie, wiesz, wieża Babel. Rzeczywiście, tak, przez tak. To, że jest taka wielka łatwość w podróżowaniu w tej chwili, no te języki się oczywiście cały czas spotykają i mieszają. Myśmy poznali nie, się... ja tam rasistą nie jestem, bo ja miałem przyjaciół i Arabów, i Murzynów. Nie ma problemu. Religia, kolor skóry i zapatrywanie polityczne mnie nie interesują. Moja dyrekcja jest jedna. Albo jesteś człowiekiem, albo łachem. Jak jesteś łachem, wypier za przeproszeniem. A jak jesteś w porządku, podam ci rękę i będziemy cię kumplować, nie ma sprawy. No wiesz co, jest to myślenie to jest bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu. Piotrze, myśmy się poznali w Galerii Krakowskiej, tak, gdzie ty ładowałeś sobie telefon. Oczywiście. I siedziałeś tam kilka godzin. Nie, no nie kilka godzin, 15 minut, bo wcześniej byłem na mieście. Ale ja się spotkałem też rano tam. Tak, no to rano byłem, bo ja ze spania tam, gdzie śpię,
musiałem o 6 wstać, bo tam o 6:30 sprzątaczka przychodzi, no to trzeba sam się zawinąć. Oczywiście pozwalają mi tam spać, bo ja zawsze, czy to za granicą, czy tu, nigdy nie zostawiam po sobie burdelu. Zawsze a gdzie właśnie czysto, śpisz teraz? Gdzie kiepa. Śpisz? No coś takiego jak to, taki przechod. Czyli pod takim zadaszeniem. Tak, ale co, spokój, cisza. Oni wiedzą, że rano, jak mnie już tam nie ma, popatrzą. Nawet jednego kiepa nie znajdziesz, takiego co tu trzymam w ręku. Nie znajdziesz papierka, nie znajdziesz butelki po piwie czy puszki, bo musi być czysto, bo za przeproszeniem, no nie będę przeklinał. Cenzurowanie powiem. Brzydki to ptak, co na własne gniazdo sra. Tam, gdzie śpisz, gdzie cokolwiek robisz, szanuj. Skoro te ludzie cię respektują, daj im od siebie respekt tak samo. Bo ja jestem gościnnik w występach u nich, a nie oni u mnie. Bo ja nie jestem u siebie w mieście, tylko u nich, prawda? A dużo ludzi tego nie rozumie i tak na przykład Polacy narzekają w Italii czy we Francji, a bo nas tu nie lubią, przykładowo, nie wszyscy. A ja mówię, a co zrobisz, żeby cię lubili? Ty się dziwisz, że kiedyś można było zarobić 50 euro w 2 godziny, a dzisiaj przez cały dzień 20? Bo jak 3-4 debili przyjedzie, narobi syfu, pojedzie dalej. A opinia idzie na wszystkich, bo ci ludzie z zachodu rzucają nas w jeden pytel, do jednego worka. I potem są takie problemy. A co do drugiej rzeczy, to jest to, że jakbyś ty się poczuł, jakby Włoch przyjechał do ciebie i ci tu syf robił, strzał pod klatką schodową, dygał. No to wiesz, to niezależnie od tego, czy Włoch, czy ktokolwiek ale, inny. No. Ale przykładowo. Tak jak sam powiedziałeś, to się człowiek dziwisz, to człowiek. Że Włosi się na was wkurzają? No postaw tak. Się w jego sytuacji. W jakiś sposób oczywiście to też kreuje takie opinie na temat społeczności czy narodowości. Piotrze, byłeś tyle czasu w ciepłych krajach, cieplejszych krajach. No. Przyjechałeś do Krakowa, jest jesień, dzisiaj jest naprawdę już zimno. Nie boisz się zimy po tylu latach? Nie. Ja w Austrii, przecież to alpejski kraj. Śniegi padały, mało mi nie zasypało i nie zamarzłem. I w Austrii też byłeś bezdomnym? Oczywiście. I też zwiedziłeś Austrię? Tydzień czasu, bo tam policja nie toleruje bezdomności, tak samo jak i w Szwajcarii. I co robią? No co, deporcik. Tylko, że mnie nie deportowali, sam się deportowałem szybciej niż zanim zdążyli, bo jakby mnie deportowali Włosi, to idzie na skarb państwa włoskiego. A w Austrii jest tak, że jak Austriacy cię deportują do Polski, no to ty płacisz na twój koszt. A za to zapłacę, skoro jestem bezdomny, nie mam nic. A powiedz mi, jak ty przemieszczałeś się w tych krajach? Jak podróżowałeś pomiędzy krajami? Tego nie mogę powiedzieć, bo... No niestety spaliłbym innym. Rozumiesz, o co chodzi. Bo wielu tak podróżuje, jak ja podróżowałem. Jakbym teraz to powiedział oficjalnie, no to... Ogólnie lipa, no nie? Dla nich. Piotrze... Nie mówię dla mnie, ale ja nie jestem taki, żeby... Za dużo. Jasne, to bardzo dobrze. To bardzo. Co można powiedzieć, to szlachetna cecha. Jak to się mówi. Oczywiście. Mowa jest srebrem. Milczenie złota. Milczenie złota. Podobno, tak ktoś powiedział. Piotrze, ty drżysz teraz zimna. Nie. Brak czegoś. Ale za niedługo pójdę do sklepu i zupełnie brak. Aha. To nie znaczy, że ja piję dużo. Ale troszeczkę też piję, bo całkowicie nie jest człowiek w stanie nie pić. Skoro 12 lat, jak byłem na zachodzie, nie było dnia, kiedy ja nie piłem. Więcej, mniej, ale zawsze piłem. Czyli drżysz z powodu braku alkoholu? No, oczywiście, że tak. Nie mówię dużo, ale zawsze troszeczkę trzeba, żeby to we krwi było stabilnie, żeby nie klepało, żeby funkcjonować normalnie. Czy... Poza tym zauważyłem, że teraz jak piję sobie 2-3 piwka dziennie, apetyt mam. No właśnie o to bo chciałem zapytać. Bo jak dużo piłem, to potrafię mi tydzień jeść. A czy właśnie piłeś, czy pijesz alkohol? Piłeś alkohol w ilościach destrukcyjnych? Oczywiście. Zdarzało się, że zataczałem się albo po prostu do szpitala mnie zabierała karetka we Francji. No, nie na odtrucie, ale na wytrzeźwienie. Ale to było już na koszt państwa francuskiego. Oczywiście, że tak, a co? Przecież ja tam byłem zarejestrowany na socjalu, wszystko, no to także na ich koszt, nie na mój. Piotrze, ty nie drżysz, przynajmniej nie drżysz zimna, ale ja z zimna drżę. A jestem to... głodny. A widzisz. Jestem głodny. Ha.
Ja już nie, bo ja jadłem. No właśnie chciałem cię zaprosić na kebaba. A z miłą chęcią. No to połowę zjem, a połowę później sobie opędzuję na wieczór. To w takim razie zapraszam i bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ale poczekaj, pożegnajmy się w tych 6 językach. Dobrze, ale przede wszystkim, jakbyś mógł, poprosiłbym kawę. Kawę? Kawę. No jasne, jak też kawę bardzo lubię. A teraz tak. Do svidania. Do svidania. Auf Wiedersehen. Buona giornata. Goodbye. Bonsoir. Goodbye. I wreszcie, hasta luego. I wreszcie na samym końcu do widzenia, do zobaczenia, najdroższe naszemu sercu. Piotr, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tak samo bardzo dziękuję, trochę lżej mi. Bo za granicą nie za bardzo miałem do kogo się odezwać na takie tematy, bo koledzy przeważnie wino bianko na śniadanko, wino rosso na wieczór czerwone, no nie? To co to za tematyka? Wiecznie o alkoholu. Ale to ja ci coś powiem, wiesz co, to mi się czasami zdarza. Ja tu dzięki kolegom się zapisałem do Biblioteki Krakowskiej, książki sobie wypożyczam sobie. Teraz mam książkę też ciekawą do czytania. Piotrze, pozwól, że ja coś powiem teraz. Zrobiłeś mi wielką przyjemność, mówiąc, że zrobiło ci się lżej, bo rozumiem, że taka rozmowa ma też jakieś takie działanie terapeutyczne. Musi, bo kumulować sobie to w końcu wybuchnie i może komuś się coś stać. Bardzo dziękuję. Komuś innemu, nieważne. Idziemy na kebaba. Miłą chęcią. Jestem za, a nawet nie przeciw.